Верните ковчег, то будет у вас под рукой. Например. For example. Камни, бутылки, бревна, палки. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak białoruskie służby instruują migrantów, jak mają się zachowywać na granicy oraz w jaki sposób mają atakować polskich mundurowych. W tym samym czasie Aleksander Łukaszenka na specjalnie powoływanej naradzie z wojskowymi wydał polecenia wzmocnienia działań na granicy z Polską. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Białoruski opozycyjny serwis informacyjny Nexta opublikował w internecie fragment wideo, na którym widać przeprowadzane szkolenie przybyszów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu przez białoruskie służby. Według informacji imigranci trenowani są w centrum szkoleniowym Dynamo w Mińsku przez instruktorów z Państwowego Komitetu Granicznego. Podczas szkolenia uczą się poruszania się po lasach, korzystania z kompasu, przekraczania granic, posługiwania się materiałami wybuchowymi oraz tego, jak należy skutecznie atakować polskie służby. Na zamieszczonym w internecie nagraniu, które zostało wykonane potajemnie, pomieszczeniu, w którym Białorusini przetrzymują imigrantów, słychać, jak mężczyzna instruuje, jak na przykład za pomocą ostrego narzędzia wyrządzić krzywdę polskim mundurowym. Najprawdopodobniej białoruski funkcjonariusz tłumacz, aby celować w miejsca, które nie są chronione kamizelką. Co warto dodać, właśnie przez cios nożem w niechronione kamizelką miejsce zmarł polski żołnierz. Na nagraniu słychać też, jak mężczyzna tłumaczy im, że nie należy się bać, ponieważ polska strona i tak nie będzie do nich strzelać, a nawet jeżeli padną jakieś strzały, to będą to strzały ostrzegawcze w powietrze. Szkolone grupy mają za zadanie prowadzić pozostałych migrantów, niszczyć barierę graniczną oraz atakować polskie służby. Jak informują również białoruscy opozycjoniści, imigrantom zostały również przekazane miny przeciwpiechotne w ilości 30 sztuk, które potem mieli oni za zadanie rozrzucić na terenie Polski w celu wywołania eksplozji i zranienia przypadkowych osób. Działania, jakie obserwujemy na granicy polsko-białoruskiej oraz towarzysząca temu propaganda, to zaplanowane działania, które mają za zadanie odwrócić uwagę Polski oraz Unii Europejskiej od Ukrainy, oraz wprowadzić zamieszanie oraz chaos.